W jakim celu to zgromadzenie jest? No, chcemy zaprotestować przeciwko ingerencji instytucji europejskich w sprawy czysto polskie. I tylko po to? Ratowanie Polski. To jest a widzę, że krzyż tu stoi. No tutaj każdy miał prawo przyjść z i tym, co uznał za stosowne. Absolutnie nie negujemy tego. A pan co, ten gorszy Polak, czy nie? Ja jestem ten najgorszy chyba. W tej chwili pani Merkel zachowuje się tak jak Hitler w 1939 roku, tylko że Hitler terroryzował nas karabinem. Pani Merkel gospodarczo i ekonomicznie. Na dodatek powrzucała kilka granatów do sąsiednich krajów etnicznych, żebyśmy się martwili. W tej chwili nie powinniśmy robić nic innego, jak nie przejmować się Europą. Pod pretekstami, jakoby w Polsce była naruszana demokracja, mamy do czynienia po raz pierwszy w Unii Europejskiej z próbą cenzurowania naszego kraju, z próbą oceniania, z próbą poniżania. To nie ulega wątpliwości, jest atak na nasz kraj. Ostatnie wybory były wyraźnym głosem naszego narodu, że Polacy nie chcą takiej polityki, jaką mieliśmy przez ostatnie 8 lat. Polityki, w którym w gruncie rzeczy państwo polskie podporządkowuje swoją politykę czynnikom zewnętrznym, że Polska nie prowadzi samodzielnej polityki. Te wybory dały także jasny głos, że nie chcemy sytuacji takiej, że Polska jest krajem o charakterze neokolonialnym, w którym blisko około do 100 miliardów złotych rocznie jest wyprowadzanych z naszego kraju. My chcemy rządzić się sami. Nie chcemy, żeby nas pouczano, aby ktokolwiek inny za nas decydował. Proszę Państwa, jest swoistą kpiną z historii, że to Unia Europejska chce uczyć Polskę demokracji. Unia Europejska to jest chyba jeden z najmniej, albo w ogóle najmniej demokratyczny twór tego typu na świecie. W Unii Europejskiej tak naprawdę tylko parlament ma jakiekolwiek takie konotacje demokratyczne, pochodzi z wyborów. A wszystkie inne organy z Komisją Europejską na czele nie mają nic wspólnego z demokracją. Powstają, są wywołaniane w sposób zakulisowy, nietransparentny, w drodze różnych gabinetowych rozgrywek i przeciętny Europejczyk nie ma pojęcia tak naprawdę, jak Unia Europejska i jakie organy są traktowane. I to jest pierwszy powód, dla którego absolutnie nie mają prawa uczyć nas demokracji. Drugi powód jest taki, że Unia Europejska naprawdę ma duże problemy. Ma różne problemy, z którymi nie potrafi sobie poradzić. I powiedzmy sobie uczciwie, nie jest w stanie rozwiązać żadnego poważnego problemu. Zajmuje się tylko kwestiami zastępczymi, propagandowymi, takie, które właściwie nie mają większego znaczenia dla naszego życia, dla życia zwykłych obywateli. I po trzecie, proszę Państwa, Unia Europejska, która jest tworem marksizmu kulturowego, w którym buduje się tak naprawdę polityczną poprawność, zbudowanych na zasadach politycznej poprawności, czyli skrzyżowania propagandy z cenzurą, gdzie tak naprawdę nie pozwala się mówić ludziom to, co myślą, tego typu twór ma sobie, stawia sobie za cel uczyć znowuż Polaków demokracji. A to my, Polacy, jesteśmy najlepszymi w Europie specjalistami od tworzenia dobrych Unii. To Polacy przez historię, przez całe swoje dzieje udowodnili, jak się tworzy dobre Unie. Począwszy od Unii z Węgrami, poprzez Unię z Litwą, z innymi krajami. Myśmy wiedzieli, jak to się robi. Pierwsza Rzeczpospolita była wzorem kraju wielokulturowego, wielojęzykowego, wieloreligijnego. Ale to było na określonych zasadach, mianowicie takim, że wszyscy, którzy chcieli tworzyć naszą Unię z nami, musieli przestrzegać naszego niewielkiego, co prawda, ale jednak porządku prawnego, musieli uznawać władzę króla, musieli szanować naszą kulturę. A jeśli nie szanowali, no to traktowaliśmy ich ogniem i mieczem, czyli w sposób adekwatny, broniąc naszych wartości. Proszę Państwa, kończąc, chciałem powiedzieć jedno. My, Polacy, zawsze najlepiej sobie radziliśmy i byliśmy w najlepszej sytuacji wtedy, kiedy szliśmy swoją własną drogą. Historia pokazuje, że wtedy, kiedy nie baliśmy się iść swoją własną drogą, stosować swoje własne rozwiązania, swoje koncepcje, właśnie wtedy się nam działo najlepiej.
I tak powinno być teraz w chwili obecnej. Nie bójmy się Unii Europejskiej, nie bójmy się Komisji Europejskiej, nie dajmy sobie narzucać tego, co oni nam przynoszą w ramach tej lewackiej ideologii, tylko idźmy swoją drogą, a wtedy odzyskamy siłę, potęgę i wszystko, co w Polsce najlepsze. Bardzo dziękuję.